kochani, zaczynamy robić białą wampirzycę. Tak sobie pomyślałam, że chciałabym zrobić wampira. Już dawno zamówiłam te soczewki. One się nazywają Twilight, czyli są to soczewki ze zmierzchu. I stwierdziłam, że nie chcę robić takiego zwykłego wampira, ponieważ jest mnóstwo takich tutoriali. Zrobię dziś białego wampira i kupiłam też specjalnie spray biały do włosów. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Najpierw jednak włożę soczewki. Spróbuję przynajmniej, bo nie robiłam tego, słuchajcie, już kupę czasu. Jak to się odbierało. Dziękuję za wszystkie komentarze pod Harley Quinn i Jokerem i zdaję sobie sprawę, że pół YouTube'a już zrobiło ten konkretny film, ale pomyślcie też, że ja już dawno temu chciałam zrobić Harley Quinn i Jokera, bo chciałam po prostu zrobić jakiś makijaż dla pary, taki naprawdę łatwy. Ja makijażystką nie jestem, także bez przesady. Staram się to podzielić moimi inspiracjami. Aha, coś to mam czyste łapki, pamiętajcie, żeby mieć zawsze czyste łapy. Nie, tak tutaj nie zrobię, zrobię poza kamerą. O ja, udało się, mam nadzieję, że mnie wypłynie. Ale moc, ale czuję moc, normalnie z tą soczewką. Teraz muszę drugą włożyć, to już nie jest takie łatwe. Nie uwierzycie, ale drugą włożyłam od razu i mi teraz szczypie w oko. Także pomyślałam, że teraz zajmę się włosami, żeby oczy się przyzwyczaiły, ale czuję się naprawdę jak ze zmierzchu. Ale strasznie. Kochani, spray do włosów biały, zobaczymy, czy jest biały. Chciałam uzyskać efekt naprawdę takich białych włosów, siwych. Dobra, powiem wam coś, to jest naprawdę dziadostwo. Widzicie, tutaj jest efekt? Tu już nie ma. Ledwo leci. Tu na włosach nic nie widać. Szkoda 10 zł. Przejdę do twarzy, bo to jest najważniejsze. Pamiętajcie też, że jeżeli robicie sobie soczewki, zakładacie soczewki, to załóżcie je przed makijażem, a nie po makijażu, kiedy już coś może wam się dostać do oka. Podkład Tolerian w odcieniu 10 w dużej ilości, taki kryjący, chyba najjaśniejszy podkład, jaki mam. I do tego, gdzie to jest mój hit, NYX Pro Foundation Mixer, czyli ten biały dosłownie kolor. Darek się pyta, dlaczego nie nałożysz po prostu białego? Ja chcę, żeby to mimo wszystko wyglądało jak skóra. I wezmę sobie może pędzel owalny. Wymieszam to wszystko, wymiącham i nakładam na całą twarz i na dekolt. Widzicie rozjaśnienie twarzy, już wygląda to po prostu strasznie. Teraz jeszcze dorobię sobie porcję na dekolt. A jeszcze uszy oczywiście, zapominam o uszach. No dobrze, to już samo w sobie wygląda trochę strasznie. Wyobraźcie sobie obudzić się, a ja tutaj taka siedzę po was. No dobrze, teraz czas się upudrować i mam tutaj puder transparentny, biały, jak żeby inaczej, z Art Deco. Okej, teraz czas na brązowienie. Użyję sobie Smashboxa tego zimnego odcienia. Wybrązowię tutaj, może nawet nie wybrązowię, podkreślę tylko tutaj. Czek. Chociaż wiecie co, ten kolor powinien być bardziej szary. Wezmę sobie ten. Nadal brązowy, ale bardziej brudny. A żeby to wyglądało bardziej realistycznie, jeżeli chodzi o wampira, to przyda mi się jeszcze jakiś kolor zimny, zimny, zimny. Wezmę sobie ten niebieski cień, co ostatnio używałam, i pędzelek i będę go bardzo delikatnie nakładać. Po prostu, żeby tutaj był taki chłodniejszy, brudny przebłysk. Chcę, żeby moja skóra wydawała się mega zimna. Tak samo na czole. Ok, mam nadzieję, że teraz sobie wyziębiłam cerę. I teraz najważniejszy punkt programu, rozświetlacz Inglota. Uwielbiam ten rozświetlacz, to jest taki sypki, tylko koloru teraz 02. Kolor to 02. On jest bardzo intensywny. Nakładam go pędzelkiem. Także tak jak w zmierzchu było to błyszcząca skóra wampirów. Niezły rozświetlacz, co? No dobrze, o to chodziło. Fajny rozświetlacz, tak ogólnie na co dzień, nie tylko na Halloween. I teraz będzie nietypowo, bo zacznę od ust, ponieważ chcę do ust dopasować resztę. Usta są ważne, ponieważ tu będzie mieć zęby. Chcę wybrać takie zimne, zimne kolory. Mam tutaj kilka fajnych kolorów z Make Up For Ever, takich hardkorowych. Fiolet, granat oraz biel. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nie wykluczone, że zaraz sobie coś zmarzę, bo chcę zobaczyć po prostu, jak to będzie wyglądało. Myślałam o bieli, ale nie wiem, czy biel nie będzie taka zbyt oczywista. Myślę, żeby raczej zrobić ciemne te usta, takie przygryzione. Nie, biel nie będzie dobry, tak jak myślałam. Mam taki fajny produkt z MAC, nazywa się Lips Eraser i wymarzamy kolor ust. Wymazałam momentalnie. I to jest, ma troszkę inną formułę niż zwykły podkład. I zrobimy przygryzienie, ale tylko w środku, tutaj. Czyli to chciałam zrobić na początku. Troszkę ciemniejszego cienia i wycieniuję to tu w rogach.
środku zostawię najciemniejsze. I takim jeszcze większym pędzelkiem i fioletowym cieniem wycieniuję tutaj, żeby nie było żadnych linii. O to mi chodziło, o taki efekt od razu mi chodziło. Podobny efekt chcę uzyskać na oczach, ale troszeczkę mniejszym wymiarze. Zastanawiam się też, co zrobić z brwiami, ponieważ chciałabym jednak brwi zostawić raczej białe, więc może po prostu, pomyślałam sobie, użyję tego kremowego linera. On mi się niestety już zsechł, to jest Zinglota 68, ale mam Duraline. A Duraline sprawia też, że produkt jest wodoodporny, więc będzie się trzymał. I spróbuję wyrysować brwi tym oto produktem, który normalnie jest linerem. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Okej. Okay. O, naprawdę wygląda, jakbym była z The Antwoord. Chciałam ich totalnie wymazywać, chciałam po prostu, żeby były podkreślone inaczej troszeczkę. Pytaliście, czy ten kolor z włosów się zmywa? I tak, bez problemu się zmywa, słuchajcie. Trzeba dwa razy umyć włosy, także trochę pod prysznicem stałam. To już samo w sobie jest fajne i podoba mi się, jestem zajarana tym, jak wygląda. Mogłabym tak w sumie chodzić. I teraz, moi kochani, nie wiem, czy pamiętacie ten liner biały, który używałam w Snapchat chyba tutorial i pomyślałam sobie, że ostatnio widziałam na Instagramie właśnie taki makijażek, gdzie był podkreślony dół brwi, taki bardzo graficzny. Dobra, brwi na razie zostawię, bo nie wiem, czy chcę je tak zostawić, ale na razie je zostawię i zobaczymy. A teraz słuchajcie, przechodzimy do oczu i stwierdziłam, że ponieważ chcę uzyskać taki sam efekt jak na ustach, to po prostu tymi samymi szminkami robię sobie wokół oczu takie tylko małe paseczki, ponieważ nie chcę dużo malować oczu. Podkreślić dookoła, bo będę malować jeszcze takie żyłki. Zastanawiałam się, po co mi te szminki, a teraz już wiem. Dobra, tyle wystarczy. Bardziej mi się podoba, jak nie były oczy podkreślone. Tak samo jak na dole. Troszkę sobie to rozcieniuję. I teraz większym, tak jak wcześniej na dole, odrobinka fioletowego cienia. Chcę uzyskać identyczny efekt jak na dole. Przypudrowuję jakby tym cieniem całe oczy. Ok. Taki efekt mi się podoba właśnie. O to mi chodziło, żeby mieć takie trzy plamy. Raz, dwa, trzy, po prostu bardzo podobne do siebie. Teraz co będę robić? To będę malować żyłki wszędzie dookoła na twarzy. I użyję sobie w końcu tych linerów z Too Faced, bo mają duży wybór sketch markerów. I będę malować właśnie te linie, te żyłki, zarówno wokół ust, ponieważ usta, wiecie, wciągały krew, więc tutaj wszystkie żyły mi wyszły, tak samo wokół oczu, oczy też tak samo zaciśnięte. Natomiast nie chcę tutaj ciepłych barw. Skupiam się tylko na zimnych. Najpierw granat. Dobra, wiem, że to na razie jeszcze nie wygląda, ale będzie dobrze, obiecuję. Teraz ten jaśniejszy, nie wiem, czy on jest fajny, ten fiolet. O, taki jest. Zobaczymy. Fajny, bo będzie taki robił kontrast tutaj. Czyli gdzie go tylko dodam. Mam jeszcze jasno-niebieski, nie wiem, czy go użyję, zaraz zobaczę. Nie, jest za mocny. Może jeszcze troszeczkę tego białego. Zrobimy sobie białe żyły. A co tam? Czegoś mi tu jeszcze brakuje i myślę, że to będzie kolor czarny. Zaraz sobie jeszcze poprawię te żyłki, natomiast troszkę tego czarnego muszę dołożyć. Dobra, i wszystkie te żyłki sobie teraz przypudruję, żeby wyglądały realistycznie i żeby były takie jakby pod skórą, tak jak robiliśmy z tatuażem. Mały zabieg, ale jest różnica. Troszkę sobie na tych żyłkach jeszcze nałożę tutaj fioletowego, żeby tak jakby taki był bardziej głęboki efekt. O, tych żyłek. Widzicie, żeby była taka głębia tutaj wokół tych żył, które tak bardzo wyszły. Widzicie, bardzo to realistycznie wygląda. Przymierzymy sobie ząbki i zobaczymy, czy efekt jest wystarczający, czy mam może przyczepić jakieś rzęsy, jeszcze sama nie wiem, ale chyba sobie tylko górę założę. Okej, moja stylizacja białego wampira jest skończona, oczywiście wkładamy zęby i puszczamy trochę krwi. Zostawcie kciuki w górę, jeżeli wam się podobało i nie możecie doczekać się kolejnego serialu. Pa!